Stefan Grabiński, szary pokój. Czyta Adam Michniewicz. Moje ostatnie mieszkanie też mnie nie zadowoliło. Zrazu zdawało się, że to przed czym uciekłem z dawnego, tutaj wykluczone jest bezwarunkowo, że bezpiecznym będę przed czymś nieznanym, które zmusiło mnie do opuszczenia przedostatniej siedziby. Lecz kilka dni spędzonych w tym świeżo wynajętym pokoju przekonało mnie, że nowe schronisko jest jeszcze gorsze od poprzedniego, gdyż pewne niepokojące cechy, jakie zraziły mnie do tamtego, tu zaczęły występować w ostrzejszej, silniejszej, podkreślonej formie. Po tygodniowym pobycie w nowym lokalu doszedłem do przykrego wniosku, że wpadłem w matnie stokroć zawilszą od dawnej że niemiły nastrój, jaki wypłoszył mnie z byłego mieszkania, powtarza się znów. I to w spotęgowanej znacznie mierze. Uświadomiwszy sobie ten niezbyt ponętny na przyszłość stan rzeczy, począłem w pierwszej chwili dopatrywać się przyczyny w samym sobie. Może mieszkanie nie ma z tym nic wspólnego? Może to ja przywlokłem ze sobą przykryton i usiłuję zrzucić go... Na stoczenie i przypatrując się jako czemuś poza mną, w ten nieszczery sposób staram się zamaskować własną słabość. Lecz temu przypuszczeniu stanęło na przeszkodzie pełne poczucie wewnętrznej pogody ducha, jaką tchnęło w tym czasie całe mejestestestestwo i wyjątkowo pomyślny stan zdrowia. Niebawem wpadłem na inną hipotezę, która wnet zmieniła się w pewność stwierdzaną codziennym doświadczeniem. Oto, wiedziony trafnym przeczuciem, zasięgnąłem informacji co do ostatniego lokatora, który bezpośrednio przede mną zajmował pokój. Jakież było me zdumienie, gdy wymieniono nazwisko łańcuty? Był to ten sam człowiek, po którym wynająłem i poprzednie mieszkanie. Jakiś dziwny zbieg okoliczności kazał mi być dwukrotnie jego następcą. Poza tym, nic mnie z nim bliższego nie łączyło. Nie wiedziałem nawet, kim jest i jak wygląda. W ogóle nie można było dowiedzieć się o nim niczego pozytywnego nadto, że nazywał się Kazimierz Łańcuta i mieszkał tu parę miesięcy. Na zapytanie jak dawno temu i dokąd się wyprowadził Odźwierny bąknął mi jakąś nieokreśloną odpowiedź, widocznie nie mając najmniejszej ochoty zapuszczać się w dokładniejsze objaśnienia. A jednak po wyrazie jego twarzy domyśliłem się, że mógłby mi niejedno powiedzieć o mym poprzedniku, lecz woli milczeć z własnej inicjatywy czy nakazu właściciela domu. Może miał specjalne do tego powody? Może z zasady nie lubił udzielać dalej idących informacji? Dopiero znacznie później zrozumiałem jego ostrożną taktykę. Istotnie, z punktu widzenia interesów gospodarza była jedyna: nie należało gości odstraszać. Sprawa wyjaśniła mi się dopiero po szeregu własnych przeżyć, które rzuciły światło na osobę byłego lokatora i jego właściwe, zatajone przede mną umyślne losy. W każdym razie, Podobieństwo nastrojowe obu mieszkań, tak dziwnie schodzące się z tożsamością przedostatniego lokatora, dawało dużo do myślenia. Z biegiem czasu nabrałem przekonania, iż dusza, że się tak wyrażę, obu pokoi nasiąkła jaźnią łańcuty, że coś podobnego jest możliwe, wcale nie wątpię. Owszem, sądzę, że wyraźnie takie jak zostawić gdzieś cząstkę swej duszy nie tylko przenośnie brać należy. Nasze codzienne współżycie z danym miejscem, dłuższe przebywanie w pewnym środowisku, choćby ono należało tylko do świata organicznego, bez współbytności ludzi, co więcej, ograniczało się do sfery tzw. przedmiotów martwych, musi po jakimś czasie wywołać wzajemny wpływ i obopólne oddziaływanie. Powoli wytwarza się rodzaj nieuchwytnej symbiozy której ślady niejednokrotnie utrwalają się na dłuższą metę i po zerwaniu bezpośredniej styczności jakaś energia psychiczna pozostaje po nas i czepia się miejsc i rzeczy, do których przywykła. Owe remamenty, subtelne pozostałości związków ubiegłych pokutują potem latami. Kto wie, może wieki całe, niewidoczne dla niewrażliwych, lecz Niemniej istotne, by czasem odezwać się wyraźniejszym gestem. Stąd dziwny lęk i szacunek zarazem wobec starych zamków, zapadłych domów, czcigodnych zabytków przeszłości. Nic nie ginie i nic nie idzie na marne. W pustych ścianach, wyludnionych krużgankach tułają się uporczywie echa lat minionych. W moim jednak wypadku, zastanawiał. Jeden ważny szczegół, który musiałem uwzględnić od samego początku. Jak utrzymywał dozorca, mieszkał łańcuta w tym domu parę miesięcy, po czym gdzieś się wyprowadził. Czas zatem, przez jaki mógł wpływać na wnętrze i przepajać je sobą, był stosunkowo znacznie krótszy od tego, który spędził przede mną i w poprzednim mieszkaniu. Mimo to ślad jego zaznaczył się tutaj silniej niż w dawniejszym lokalu, gdzie miał możność działania na otoczenie przez dwa lata z górą. Widocznie siła rozpromieniania jaźni w tym okresie u niego wzmogła się i w nierównie krótszym przeciągu czasu doszła do rezultatów znacznie wydatniejszych. Chodziło tylko o to. Czemu należało przypisać ten nieproporcjonalny do dawniejszego stanu wzrost zdolności udzielania się na zewnątrz? Wnosząc z rodzaju nastroju, który tknął mój obecny pokój, powód tego zjawiska nie leżał najmniej w spotęgowaniu energii życiowej jej byłego mieszkańca. Przeciwnie. Na podstawie rozmaitych objawów doszedłem do wniosku, że przyczyną był tutaj raczej rozkład wewnętrzny, jakiś rozstrój duchowy, i to dość silny, który zaraził sobą otaczające atmosfery. Łańcuta był wtedy najprawdopodobniej człowiekiem chorym. O tym świadczył zasadniczy ton, jakim oddychało moje mieszkanie. Była nim cicha, beznadziejna w swym smutku melancholia. Wiała od popielatych obić ścian, stalowej barwy aksamitnych foteli, szła od srebrnych ram obrazów. Czuło się ją w powietrzu, rozpyloną w tysiące nieuchwytne atomy. Ocierało niemal owiotkie, delikatne przędze, jakie rozsnuła po wnętrzu. Smutny, szary pokój. Nawet kwiaty w doniczkach przy oknie i parę większych w wazonach około etażerki jakby przystosowały się do panującego tu stylu. Pochylone, a normalne na jedną stronę łodygi, kielichy zginały się smutno w bezwładnej zadumie. Głos nawet, chociaż pokój był duży i słabo zastawiony sprzętami, cichnął gdzieś wylękły po wnękach jak intruz trwożony własną śmiałością. Kroki moje głuchły bez echa w posadzce przechodziłem jak cień. Mimo woli chciało się usiąść gdzieś w kącie, w wygodnym pluszowym fotelu i, zapaliwszy papierosa, godziny całe trawić w zamyśleniu, gonić bezcelowym spojrzeniem za obłoczkami dymu, śledząc jak skręcającą się spirale. Albo rozpierścieniają w obręcze, położą w taśmach po stropie. Coś ciągnęło do palisandrowego pianina, by wygrywać melodie łagodne, o tonach ściszonych, smutne jak łkania jesieni. Na tym szarym, chorobliwie narastającym tle zaczął do pierwszych tygodni mego pobytu rozsnuwać się jakiś dziwaczny, senny haft. Odtąd śniłem co nocy bez przerwy. Treść snów była mniej więcej zawsze ta sama. Marzenia zdawały się być tematem ustalonym, który ulegał tylko nieznacznym modyfikacjom lub drobnym przeróbkom. Były to rozmaite redakcje tej samej historii. Tłem, na którym rozgrywała się owa zresztą monotonna akcja, było moje mieszkanie. W jakiejś porze nocy wyłaniał się na ekranie snu mój szary pokój z drzemiącymi po kątach sprzętami. Z melancholijną nudą zamyślonych zwierciadeł i tak trwał przez długie godziny nocnego spoczynku. Pod oknem wsparty na łokciu siadywał jakiś mężczyzna o pociągłej, bladej twarzy i patrzył smutno przez szybę na ulicę. Przeciągało się to czasami na całe godziny. Potem wstawał, przemierzał parę razy pokój powolnymi, automatycznymi krokami ze wzrokiem utkwionym uparcie w posadzkę, jakby zajęty wyłączną jakąś myślą. Czasem przystawał i pocierał ręką czoło, podnosząc w górę oczy jasne, duże, zaciągnięte cichą melancholią. Gdy go przechadzka znużyła, siadał z powrotem, lecz teraz zwyczajnie już przy biurku pod lewą ścianą i znów długie chwile spędzał w pozycji nieruchomej. Z twarzą ukrytą w dłoniach. Niekiedy pisał coś drobnym, nerwowym charakterem. Skończywszy, odrzucał gwałtownie pióro, prostował wątłą postać i znów rozpoczynał spacer. Chcąc widocznie zyskać na przestrzeni, wędrował po pokoju w linii kolistej, czemu nie przeszkadzało rozmieszczenie sprzętów. Spostrzegłem jednak, że linia ta załamuje się nierówno w okolicy prawego węgła od drzwi gdzie stała szafa. Tutaj krzywizna, którą opisywał, z wypukłej przechodziła we wklęsłą. Wyglądało tak, jakby tego kąta unikał. Na tym wyczerpywał się temat snu. Po kilku godzinach jakiej monotonnej wędrówki przerywanej dłuższym lub krótszym wypoczynkiem przy oknie, stoliku lub którymś z foteli, Smutny człowiek, a wraz z nim i obraz pokoju rozwiewał się i zapadał w senną otchłań, a ja budziłem się zazwyczaj już nad ranem. Tak powtarzało się co nocy, bez zmiany. Ta uporczywość powracających wciąż obrazów i styl ich tak znamienny doprowadziły mnie niebawem do niezachwianego wniosku, że aktorem rozgrywającej się co noc, pantomimy, jest nikt inny tylko łańcuta. Sny te pełne melancholijnej monotonii były niejako plastycznym uświadomieniem duszy mieszkania, którą odczuwałem tak przygnębiająco za dnia, praktyczną materializacją rzeczy za subtelnych blastanu jawy. Przypuszczam, że to samo działo się bez przerwy i przez cały dzień, lecz wyraźnemu percepowaniu sprzeciwiały się zwodnicze zmysły i przemądry w swej zarozumiałości intelekt. Wszak gwiazdy istnieją i w dzień, choć przyćmione zgiełkiem przemożnych promieni słońca, widać je dopiero po zachodzie. Przypomina mi się, mimo woli, tak zwane pismo sympatyczne, sporządzone za pomocą atramentu, który po wyschnięciu czasowo z pozostawiając papier pozornie niezapisany, by móc list odczytać trzeba go nagrzać przy ogniu. Wtedy niewidzialne dotąd litery wynurzają się wywabione ciepłem. W początkach zajmowało mnie obserwowanie snów i wyszukiwanie odpowiednich związków jakie bezsprzecznie zachodziły między nimi a nastrojem dziennym pokoju. Lecz powoli spostrzegłem, że nieznacznie, choć stale ulegam szkodliwym wpływom mego otoczenia, że widziała senne i wnętrzne, w których przebywam za dnia. Oddziaływają na mnie one ujemnie, zatruwając mą jaźń ukrytym jadem. Postanowiłem się bronić. Należało wydać walkę niewidzialnemu poprzednikowi, zetrzeć się z nim i wyrugować wspomnienia po nim, którymi tu wszystko przesiąkło. Przede wszystkim trzeba było usunąć i zastąpić innymi sprzęty znajdujące się w pokoju. One bowiem, jak trafnie przypuszczałem, stanowiły jeden z punktów atrakcyjnych dla groźnych pozostałości. Spodziewałem się, że po wydzieleniu ich poza nawias mieszkania, tym samym wyschnie parę zasadniczych źródeł przynęty, zerwie się kilka ważnych węzłów sympatii, utrzymujących niebezpieczny dla mnie związek. Rzecz przeprowadziłem systematycznie, niemal doświadczalnie, metodą drobnych, ledwo dostrzegalnych różnic. Kazałem tedy najpierw wynieść z mego pokoju duży pluszowy fotel stojący przy oknie i zastąpić go zwykłym krzesłem. Już ta drobna modyfikacja mebli odbiła się wyraźną zmianą w przebiegu snu, który uległ jak gdyby pewnemu uproszczeniu. Zabrakło mianowicie jednego z jego momentów obrazu łańcuty w pozycji siedzącej pod oknem. Przez całą noc melancholik ani razu nie zajął świeżo sprowadzonego krzesła. Nazajutrz usunąłem biurko, a na jego miejsce ustawiłem mały, zgrabny stolik na karty. Nie omieszkując przy tym zmienić też przyborów do pisania na inne. W najbliższej nocy usiadł wprawdzie łańcuta przy Greydonie, na dawnym, nieruszanym jeszcze krześle, lecz nie opierał się już na jego pulpicie. Przez cały czas nie ruszył piórem i w ogóle zdawał się wystrzegać wszelkiego z nowym meblem kontaktu. Gdy z kolei. I to krzesło wymieniłem na elegancki, ostatnimi dniami nabyty taboret, nie zbliżył się już nawet do stolika. Ta partia pokoju stała się dla niej jako terenem obcym, a stąd wrogim, którego widocznie unikał. Tak stopniowo wyrzucałem wszystko. Wyrzucałem sprzęt po sprzęcie, wprowadzając meble zupełnie nowe wrażącej sprzeczności z dawnymi, o barwach, obić żywych, pełnych umyślnej jaskrawości i krzyku. Po dwóch tygodniach pozostałe z dawniejszych mebli tylko wspomnienia. Już szafa i obok niej wiszące lustro przy drzwiach. Tych dwóch sprzętów nie miałem zamiaru zmieniać z tej oczywistej przyczyny, że według moich przypuszczeń byłoby to całkiem zbyteczne. Łańcuty? Widocznych yy, nic nie łączyło z tym kątem pokoju i unikał go ostentacyjnie. Po cóż więc narażać się na niepotrzebny trud? A jednak, domysł mój tym razem był mylny. Powód niechęci, jaką okazywał łańcucha ku tej partii, był całkiem inny. Była nim nieobojętność, a wstrętne wspomnienie. Lecz nie wiedząc o tym, nie zarządziłem ram żadnych transmutacji. Przeprowadzone zmiany wywarły zbawienny wpływ na moje codzienne otoczenie. Pokój jakoś poweselał, nadwątlił się przygnębiający nastrój wnętrza, ustępując miejsca pogodniejszej atmosferze. Równocześnie i sny moje przeszły w nowe stadium. W miarę jak postępowała coraz dalej metamorfoza mieszkania, łańcucie jakby grunt usuwał się pod nogami. Odciąłem go najpierw od okna, Później od tej części pokoju, gdzie stało niegdyś biurko, z kolei ograniczyłem do kilku ledwo foteli. Wreszcie po usunięciu tych pozostała mu wąska przestrzeń między nowymi meblami, lecz znać znamiona atmosfera poczęła też wpływać na nań deprymująco. Bo zauważyłem w jego dotąd wyraźnie rysującej się postaci pewną rozwiewność konturów. Człowiek ten z nocą każdą jakby subtelniał i ulatniał się. Widziałem go już tak jakby przez mgłę. W końcu przestał chodzić pomiędzy krzesłami, lecz przesuwał się jak cień po ścianach. Czasami całość postaci rwała się i dostrzegałem tylko fragmenty rąk, nóg, zarys twarzy, nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Łańcuta obity na głowę Ustępował. Uradowany niechybnym już zwycięstwem, zacierałem ręce z zadowoleniem, zabierając się do zadania mu ostatecznego ciosu. Kazałem zedrzeć stalowo szare tapety i obić pokoju czerwonego papierem. Skutek nie zawiódł. Cień upartego przeciwnika przestał wałęsać się po ścianach. Czułem jeszcze jego obecność w powietrzu. Była nieuchwytna, niezmiernie rozrzecona, lecz mimo wszystko była. Musiałem zmierzić mu atmosferę do reszty. W tym celu przez dwie noce z rzędu urządzałem w swym domu wesołą, bachiczną zabawę. Sam podniecałem wyuzdanie pijanych gości, dorzucałem ognia do tryskającego zdrowiem i młodą, bujną rządzą żartu. Szaleliśmy. Po tych dwóch piekielnych, bezsennie. Odbytych halunatykach, które, no, narobiły wiele nieprzyjemności ze strony współlokatorów. W końcu trzeciej dopiero nocy rzuciłem się w ubraniu śmiertelnie wyczerpany na łóżko i natychmiast usnąłem. Zrazu zmęczenie przemogło onejroplastię i spałem bez widzeń. Lecz po kilku godzinach wypoczynku wynurzył się z mgławicy sennej jak zwykle mój pokój. Patrzyłem najspokojniej przez sen, uśmiechając się triumfująco. W pokoju nie było nikogo. Absolutnie nikogo. Chcąc umocnić się w przekonaniu, wodziłem oczyma zwycięzcy po wszystkich kątach. Zaczynając od okna, tak przewędrowałem trzy czwarte pokoju, przejrzałem bystro fotele. Sięgnąłem wzrokiem pod strop, zaczepiłem uważnie o ściany, nigdy podejrzanego śladu, nigdzie choćby najlżejszej poszlaki. Nagle, rzuciwszy niedbałe spojrzenie w ciemny węgiel pod drzwiami ową jedyną partię, zawsze tak starannie omijaną, spostrzegłem go. Stał w pełnej, wyraźnej postaci, trochę zgarbiony, jak zwykle odwrócony ode mnie plecyma. Właśnie wyciągnął rękę ku szafie i przekręciwszy klucz otworzył. Zatrzymał się tak, wpatrzony w puste jej wnętrze z rzędami szczerzących drewniane zęby kołków. Powoli ze spokojnym namysłem wydobył z kieszeni rodzaj taśmy czy skórzanego rzemyka i przewiązał do jednego z wieszadeł. Spadający koniec zgiął w pętle i zakluczył. Zanim zdołałem się zorientować. Już wisiał. Ciało skręcone śmiertelnym podrzutem, zwinęło się o pewien kąt i odbiło w lustrze na sąsiedniej ścianie. Ujrzałem dokładnie w jego głębi twarz wisielca, była wykrzywiona szyderczym uśmiechem i patrzyła wprost we mnie. Krzycząc, zerwałem się z posłania i wstrząsane febrycznym dreszczem, wyskoczyłem przez okno na ulicę. Tu, nie oglądając się poza siebie, Zacząłem biec wśród nocy po pustych chodnikach, póki nie wpadłem do jakiejś Austerii. Otoczyło mnie wnet podejrzane towarzystwo podmiejskich rzezimieszków. Ich wesołość ocuciła mnie. Potrzebni mi byli w tej chwili. Zaciągnęli mnie do drugiej, i jeszcze plugawszej knajpy. Poszedłem. Potem do trzeciej, czwartej i tak dalej. Towarzyszyłem wszędzie aż do końca, aż do białego rana. Wtedy, słaniając się na nogach, zawinąłem nareszcie do jakiegoś hotelu, by tu zasnąć snem kamiennym. Nazajutrz wynająłem wesoły, słoneczny pokoik na krańcu miasta. Do dawnego mieszkania nie wróciłem już nigdy. Było to opowiadanie Stefana Grabińskiego pod tytułem Szary pokój. Audycji Dom Kultury na mroczną Noc dla MDK Bogucice Zawodzie czytał Adam Michniewicz.